31 styczeń, 1-2 lutego jedziemy prawdopodobnie do Piekar, bo jeszcze nie ma komunikatu. I tam będziemy rywalizować z gospodarzami, z zespołem z Brodnicy i z drugim miejscem w Lidze Dolnośląskiej, bardzo mocnej, ale to się po barażach dopiero rozstrzygnie, bo tam kilka klubów ma chłopaków w SMS-ie. Także no zobaczymy. No. Wychodzicie do tej rundy jako mistrz Wielkopolski, zazwyczaj tak było, ale tak naprawdę to już jest inne granie na szczeblu centralnym. Nie, no dokładnie. Od jakiegoś czasu no, wystarczy wspomnieć, że tą ligę wygraliśmy z zespołem młodszym z kompletem zwycięstw, prawda? I tak między prawdą a Bogiem, no to może jeden, dwa mecze były takie do którejś minuty zacięte, także nie wydaje mi się, żebyśmy my aż się wspięli na taki poziom. No niestety Wielkopolska od jakiegoś czasu, oprócz nas i teraz zespół z Obornik tam też bardzo fajnie gra, no to te dwa kluby, czasami Nielba, no to no niestety poziom jest troszeczkę niższy, dlatego to zupełnie nie obrazuje naszego poziomu w Polsce. No, być może uda nam się zagrać jakiś sparring przed tym z bardzo mocnym zespołem właśnie z rocznika starszego, bo my jesteśmy młodsi. No i wtedy też będziemy wiedzieli, w jakim miejscu my jesteśmy, prawda? Bo na razie to ciężko powiedzieć. Pewnie, że fajnie, że tą ligę wygraliśmy, ale jeżeli chodzi o Polskę, no to już jest inne granie.